Mokrym Dworze odbyły się ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych z całej gminy Pruszcz Gdański. Strażacy brali udział w gaszeniu upozorowanego pożaru hali produkcyjnej i ratowaniu osób poszkodowanych w zagrożonej strefie. Akcję zorganizowały jednostki OSP z Wiśliny oraz Pruszcza Gdańskiego. Ćwiczenia są bardzo potrzebne i myślę, że wszystkie jednostki z tego korzystają. Są to jakieś wskazówki dla Państwowej Straży Pożarnej, która też będzie wiedziała, w którą stronę jeszcze ukierunkować szkolenia dla jednostek OSP. Ćwiczenia odbyły się na terenie firmy Follett Europe Polska i stały się doskonałą okazją do przetestowania procedur kryzysowych na terenie zakładu. Wnioski wyciągnięte z akcji przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa załogi w przyszłości. Uwaga, pożar, ewakuacja! Oczywiście będzie to omawiane tu wspólnie ze strażą, a jesteśmy w toku rozbudowy, w związku z tym jest to inwestycja do końca roku i na pewno wszystko poprawimy i się doposaży to, co brakowało w tej chwili. Próbna akcja stała się również doskonałym poligonem doświadczalnym dla załóg OSP, które po raz pierwszy ćwiczyły bez udziału kolegów z Państwowej Straży Pożarnej, a jedynie pod ich nadzorem. Praktyczna wiedza zdobywana podczas podobnych wydarzeń jest nie do przecenienia. Jako strażacy z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mamy tą świadomość, że któregoś dnia może się tak zdarzyć, że zostaniemy zadysponowani do działań i nie będziemy mieli wsparcia ze strony Państwowej Straży Pożarnej i wszystko będzie spoczywało na nas. Liczymy na to, że dzięki takim akcjom strażacy OSP rozsiani po gminie Pruszcz Gdański będą jeszcze lepiej służyć jej mieszkańcom oraz skutecznie dbać o ich bezpieczeństwo. Polecamy również zobaczyć: Straż Pożarna radzi, jak dbać o systemy grzewcze, oraz gmina Pruszcz Gdański zagrała na WOŚP 2016. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.